Cześć, siemanko, z tej strony Kondi, a to jest następny unboxing na moim kanale. Dzisiaj wam zaprezentuję, jak otwieram kolejną paczkę z XCOM-u, ale tym razem nie pokażę wam monitorka, tylko pokażę wam otóż kamerkę. Jest to kamerka firmy Elgato. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza kamerka internetowa. To nawet mogę powiedzieć, że to jest kamera internetowa na rynku, tak mi się wydaje. Elgato tą kamerkę wypuściło bodajże coś koło chyba 6 bądź 7 miesięcy temu, więc jest no stosunkowo nową kamerką i dlatego chciałbym ją bardzo wam pokazać. Jej cena taka katalogowa i w ogóle to wychodzi coś koło 900 zł, coś koło tego, ale mi się ją udało zakupić na XCOM-ie, tak jak wam mówię, za około 600, więc naprawdę bardzo fajna cenka, moim zdaniem o 300 mniej. I chciałem wam to właśnie bardzo zaprezentować, pokazać ją, jak ona działa. Na razie nagrywam swoją starą kamerką Xiaomi Mi Lab. Jest naprawdę, ona chyba coś koło 6 miesięcy mi wytrzymała, znaczy 6 bądź 7, coś koło tego. Nawet pojawi się unboxing tej kamerki na moim kanale. Dziś w tym miejscu powinna się, nie czekajcie, w tym miejscu powinna się pojawić taka karta i w tam sobie klikniecie i sobie zobaczycie po prostu, jak ta kamerka, jak ją kupiłem, jak ją zunboxowałem wam i w ogóle. Taki króciutki test też tam był tej kamerki, więc naprawdę moim zdaniem kamerka świetną ma jakość, w sensie stosunek jakości do ceny, bo jak widzicie, to jest w 30 klatkach Full HD za 100 zł czy tam 80, coś koło tego kosztowała. Naprawdę bardzo fajnie, ale dzisiaj wam zaprezentuję, tak jak wam powiedziałem, Elgato, to jest chyba Facecam, tak mi się wydaje. I ona jest naprawdę już droga i to jest takie naprawdę Full HD, totalnie kozackie, w 60 klatkach. Nie jest to żadne 4K, bo jednak 4K, no mało jest kamerek 4K i Elgato wydaje mi się, że nie chciało za bardzo w to 4K iść. Dobrze, moi drodzy, przed tym zaczęciem tego całego, bo ja zaraz wam pokażę, jak tutaj to wszystko wygląda, bo tam jeszcze jest naprawdę jest dużo opcji w tym, a jeszcze ją muszę tutaj pokazać, bo ona w tym miejscu tutaj jest. Nie zapomnijcie o lajku, tam na dole zostawcie lajka pod filmikiem. Nie zapomnijcie o subskrypcji, tutaj czekajcie, pokażę wam coś bardzo fajnego. Patrzcie, co w tym miejscu tutaj jest, czekajcie. Przycisk subskrybuj. Jak zasubskrybujecie ten kanał, naprawdę będzie fajnie, wbijamy 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że to nam się uda zrobić jak najszybciej. I zostawcie dzwoneczka. Nie zapomnijcie wpaść na Twitcha, twitch.com/kondi, najlepsze streamy jakie są, ze Fortnite'a i jeszcze różnych innych gierek. Przeglądamy również internet, więc naprawdę bardzo fajnie, fajna atmosfera. I również wpadajcie na Twittera, Twitter to jest po prostu Kondic, już daje tam, no czasami głupie tweety, ale są moim zdaniem takie moje, no. Więc możemy sobie przejść do otwarcia, ja sobie już tą paczuszkę tutaj zabiorę. Mam nadzieję w ogóle, że dobrze mnie widzicie. Ta paczuszka, czekajcie, ja się troszeczkę odsunę. Troszeczkę mi krzesło, że skrzypi, za co sorry z góry, żeby po prostu lepiej było to widać wszystko. Wygląda to już tak, ja ją sobie tylko otworzyłem, bo chciałem na pewno sprawdzić, no ale o, wiecie, to jest tak zrobione i no otworzyłem, ale no wiecie czemu otworzyłem, bo chciałem sprawdzić, czy to jest na pewno to, co powinno być. Dobrze, moi drodzy, lecimy sobie. Jakby co, tu mam podgląd, więc no kamerka to i wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy. Aha, bo tu jeszcze muszę otworzyć niestety. Dobra, jak na taką, w sensie stosunkowo niewielką kamerkę, paczkę. Sorry, jakby było troszeczkę za głośno, bo mogę być przez stereo od tego otwierania. Jak na stosunkowo taką niewielką kamerkę, tak wielki karton do XCOM, no to bardzo się postara, wam powiem. Wygląda ona otóż w taki sposób. No przychodzi takie coś, Facecam, Elgato. Mam nadzieję, że dobrze to widzicie, że te Xiaomi Mi Lab daje radę. I również, że tutaj patrzcie, że to już takie coś. Naprawdę bardzo profesjonalnie do tego XCOM podszedł. Patrzcie na to, to jest naprawdę bardzo, moim zdaniem, to jest takie, no, kozackie. Dobra, i w tym momencie możemy sobie już kurde, głupie krzesło. Możemy sobie już otworzyć tą tutaj paczuszkę, znaczy paczuszkę, tą tutaj kamerkę, o którą właśnie rozchodzi się cały odcinek, moi drodzy. Otwiera się, no nie jest jakiś to mega skomplikowany sposób, jak tutaj widzę, to po prostu wystarczy zrobić to. No nie jest to mega skomplikowane, a otworzyć nie potrafię, no kurde, co jest grane. O, tak się otwiera po prostu, otwieramy sobie, moi drodzy. No, dawaj. Co, jak to jest? Jak to działa? A bo tu też takie plomby. Dobra, ja je otworzę i widzimy się zaraz. Dobra, moi drodzy, plomby otworzyłem. Jak widzicie, tu już mam kamerkę. Wygląda to w taki sposób. Tak, tutaj widzicie, tak, ładnie. O, fajny ten, dobra. Jak to działa? O, dobra, czekajcie, żeby tutaj dobrze zrobić. Widzicie? Nic tu nie ma. Wyszło z tego właśnie tyle. Dostajemy taką broszurkę na pierwszy rzut oka. Ona jest właśnie w taki sposób. I chciałbym, żeby tutaj to ładnie byście widzieli, to jak tutaj to wygląda. No, spoko.
Tu wszystko jest, będzie, tu będzie jakaś instrukcja, czy po prostu, no to jest instrukcja tak jakby, no więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jakoś mega skomplikowane to nie jest, no kurde no. Instrukcja jak instrukcja, po co jest instrukcja w kamerka, czasami też właśnie się zastanawiam. I tu już mamy najbardziej, najlepszą rzecz, i widzicie, to wygląda tak. Tak, żeby mi nic nie wypadło, jak mi nie wypadnie to naprawdę. I mamy również tutaj takie coś, co to tutaj jest, widzicie takie coś? To jest chyba znak towarowy Elgato, albo po prostu ich znak firmowy. Dobrze, co tu mamy? Aha, dobra, to jest takie coś, dobra, sprawdzam sobie, co tu jest, co to jest. I tak jak wam wspominałem, jest to ze XCOMu. Już chyba wam wspominałem, jak mi się wydaje, więc jest to z XCOMu. XCOM naprawdę bardzo fajny sklep, moim zdaniem zamawiam tam dużo rzeczy. I co jeszcze? I chyba tyle. Było na promocji, więc kupiłem sobie, a wolę mieć lepszą kamerkę już na te streamy i na te normalne filmiki, bo wydaje mi się, że te Xiaomi niedługo nie będzie dawać rady. A na przykład jeszcze słyszałem o tej kamerce, że ona nawet może, że jeśli nie chcecie kupować na przykład lustrzanki czy jakieś tam kamery i później to się te camlinki i to wszystko robić, bo na przykład moim zdaniem, jak nie chcecie już mieć takiej zwykłej kamerki internetowej, to już musicie zainwestować właśnie w taką już prawdziwą kamerę, która kosztuje tam pewnie z 10 tysięcy obiektyw i w to wszystko, no więc jest to droższe niż taka zwykła po prostu taka kamera. Tu jest tutaj kabel. Czy kabel jest wystarczająco długi? Metr ma, moi drodzy. Jest tu jeszcze takie coś, widzicie? To jest typ C, tak, to jest typ C. Znaczy, no wiecie, do kamerki przychodzi typ C, jak dobrze pamiętam. A to po prostu idzie do komputera, czy to wystarczy mi? No, wystarczy mi na luzaku, dobra. Kabel już mamy, czyli to mamy. Szkoda, że nie dałem tutaj żadnego. I tu mamy jeszcze taką instrukcję, jakby co? Taka instrukcja, taka malutka broszurka. Szkoda, że oni nie dają żadnego statywu do tego. No ale, no wiecie, no kurde, ile oni by mogli tutaj dawać tych rzeczy. Dobra, o tu jest, jak tutaj, patrzcie, bo tu jest takie coś. Ja nie wiem, jak to wyciągnąć tutaj. A, to chyba tak po prostu trzeba. Wow, dobra, jest git, widzicie? Czyli jest pokazane, że nie było otwierane ani zmajstrowane z tym. Dobrze, cyk. Mamy, mamy ludziska, mamy. Otwieramy z to z tej folii ładnej. Dobra, 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 dobra. Lecimy dur. No, bardzo fajne. I kamerka wygląda tak. Ja pierdolę. Ona jest duża, jakbyście ją mieli w ręce, byście zobaczyli, że ona jest naprawdę duża. No patrzcie, porównajmy do mojej głowy. No kurde, przecież ona jest... Ja pierdolę. Na moim monitorze to ona będzie... No naprawdę komicznie wyglądała moim zdaniem, bo teraz mam tą Xiaomi, ta Xiaomi jest małych rozmiarów, a ta to jest gigantyczna. Dobra, jak widzicie, to jest po prostu takie coś. Mam również tutaj gwint, to jest chyba 2,5 mm, chyba tak mi się wydaje. Mam tutaj takie, a tutaj jak to się dorobi? Macie, bo widzicie, to jest... Aha, dobra, i widzicie, to po prostu się tak podłącza. Podłącza. I możemy to regulować w każdej płaszczyźnie, jaką chcemy. Tak, po prostu je robimy tak. Tu mamy jeszcze te oklipsa też możemy sobie tutaj po prostu zrobić tak, bądź tak. No, naprawdę, macie tutaj wiele zastosowań, wiele możliwych tutaj funkcji, więc jest to bardzo fajne, bardzo fajne. I co, wygląda to tak, jak widzicie, żebyście tutaj to dobrze zobaczyli. No kamerka, czekajcie, tak to zrobię. No, moim zdaniem jest naprawdę bardzo optymalna. I no, zobaczymy, jak będzie funkcjonowała, to zaraz będziemy się widzieli, bo tu jest napisane, że to jest 1000, no, Full HD. No, jest bardzo fajna. Jak widzicie, tu mamy z tyłu właśnie wejście na typ C. Tak, chodzi to otóż w taki sposób, ludziska, jak widzicie. Cyk. Żadnej filozofii większej nie ma i po prostu podłączamy sobie to do komputera tutaj zwykłym USB. Na tym to polega. Dobra, widzimy się już normalnie w kamerce, musimy jeszcze sterowniki zainstalować od tej kamerki, którą możemy sobie bodajże pobrać normalnie na stronie producenta. Więc po prostu lecę, widzimy się zaraz tutaj już na takim pulpicie w komputerze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, ta kamerka z takiej perspektywy wygląda właśnie w taki sposób. No na pierwszy rzut oka jakość, no jest naprawdę, to w sensie jakość filmu jest, po prostu takie ziarenka się robią na ekranie. Będę tu próbował jakoś to zlikwidować, to się jeszcze zobaczy. Ale chciałem wam dopowiedzieć, że ta kamerka, czekajcie, tak sobie bardziej podejdę z tej strony, że ta kamerka, ona nie ma wbudowanego mikrofonu. Ja tutaj posługuję się swoim mikrofonem Novoxem i w taki sposób to właśnie wygląda, więc chciałbym wam tak tylko powiedzieć, że ona nie ma wbudowanego mikrofonu. Ja jestem w programie Camera Hub, to możecie po prostu sobie pobrać zwykle na normalnej stronie Elgato, nie jest jakieś to bardzo skomplikowane. Tego wam nie będę pokazywał, no bo po co, jeśli to będziecie pewnie sami umieli pobrać.
I tak, mamy tutaj różne opcje, mamy tu, możemy sobie wybrać format, mamy różne formaty, możemy teraz na przykład będziecie gorzej widzieli, bo teraz wybiorę sobie w 30 klatkach. Wygląda to w tak sposób, no... Jest troszeczkę gorzej, mi się wydaje. Jak patrzyłem sobie pierwszy raz na różnicę pomiędzy tym Xiaomi a tym, no jest różnica naprawdę bardzo duża. Ale wydaje mi się, że z tego Elgato uda się wyciągnąć jeszcze większe tutaj efekty. Sobie sprawdzimy zoom. Jak tutaj działa zoom, moi drodzy? A, czyli mnie tutaj po prostu przybliżam, pokazuję mojego wąsa. Jest bardzo ładny ten mój wąs. I co? I tak to właśnie tutaj wygląda zoom. No zoom nie jest jakiś mega skomplikowany moim zdaniem. Kontrast. Na kontraście możemy sobie po prostu zrobić kontrast, jak sama nazwa mówi. No wygląda to tak. Możemy sobie po prostu zmieniać to i zwiększać. No wydaje mi się, że... Czekajcie, bo teraz niby spoko, ale jest troszeczkę ciemno teraz. Wydaje mi się, że tak na 40% jest git. Saturation, no to pokazuje, że to po prostu jest ciemno. Teraz wyglądam jakbym był w jakimś filmie z II wojny światowej. Wydaje mi się, że no najlepiej będzie taka saturacja na 70. No tak optymalnie mi się wydaje, że jest. 71 dajmy. Sharpness, to jest chyba ostrość mi się wydaje. No i możemy na przykład sobie tak zrobić. To już naprawdę wygląda moim zdaniem troszeczkę komicznie. A możemy sobie to oczywiście zmniejszyć, gdzie na przykład sharpness dać na 0. I no po prostu ten obraz jest bardzo słabo ma ostrość. Ja bym sobie dał po prostu na, wydaje mi się, że na 1, plus 1. I powiem wam tak, że ta kamerka ma już w sensie zoom, bo wiecie co to jest zoom, na pewno 100% wiecie co to jest zoom. Zoom ma po prostu na cały ekran, nie ma po prostu, że będzie się koncentrowała na jednym punkcie, tylko po prostu będzie się koncentrowała na całym tym od odległości 30 centymetrów do chyba 1,5 metra, tak mi się wydaje. Więc będę mógł na przykład sobie tak odjeżdżać, jak widzicie, mogę tak sobie zrobić, pewnie teraz mi gorzej słyszycie. A możemy sobie tak tutaj podjechać i jest naprawdę bardzo fajnie. Dobra, następną rzeczą jaką tu mamy to jest automatyk exposure, nie wiem co to znaczy exposure. O kurde, nie no, to jednak sobie włączymy, bo jednak to, ja nie wiem co to daje w ogóle, ale naprawdę bardzo fajnie. Mattering weighted, możemy sobie po prostu dać average, nie wiem co znaczy, daje coś? Jest różnica, tylko ja bym musiał sobie to przetłumaczyć i zobaczyć, bo ja po prostu nie znam się na tym. Ale możemy sobie, aha, tutaj kompo, co to jest? Aha, tak. No nie, jest gorzej moim zdaniem, jest gorzej. Ja bym teraz sobie dodał sharpness. Nie no, to wiecie, to zależy na przykład od was. Jeśli macie tą kamerkę zakupioną, to tylko zależy od was, jak chcecie mi tutaj właśnie sobie to wszystko. Na przykład tu mamy balans bieli, tu mam na przykład jakiś tutaj noise reduction. Aha, to, czyli to jest redukcja tego głosu, tak mogę powiedzieć. No i moim zdaniem wygląda to całkiem spoko. No, teraz temperatura też wygląda spoko. I moim zdaniem ta kamerka no, oddaje totalnie moim zdaniem, bo jest różnica pomiędzy tym Xiaomi. Ja w tym momencie chyba odcinek ten kończył, no bo pokazałem wam jak tutaj na czym to polega głównie, więc bardzo dziękuję wam za oglądanie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, o subskrypcji, o lajkaczu, no i wpadnijcie na Twitcha, twitch.com/kondi, musicie to zrobić, bo jeśli nie zrobicie, to jesteście po prostu zwykłymi lamusami, którzy nie szanują mojej pracy. Dobra, i również wpadnijcie na mojego Twittera, Twitter to jest kondicjusz. Bardzo fajne te są, no, jak to się nazywa? Tweety, o, dobra. Więc dziękuję wam za oglądanie, ten odcinek nie miał być taki długi, ale jednak wyszedł. Mniejsza o to, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie i elo. Do następnego odcinka, gdzie po prostu, albo widzimy się na streamku, bo streamek będzie za 4 godziny, więc oczekujcie naprawdę fajnej jakości. Ja będę się z wami żegnał, elo, na razie.